Jak uwolnić się od uprzedzeń, zastanawiali się suwalscy uczniowie. Stereotypy i tolerancja były głównym tematem debaty, którą w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego zorganizowała młodzież. Wszystko po to, by o trudnych tematach rozmawiać, a nie od nich uciekać, mówi Jolanta Nikścin, dyrektor placówki. Temat rzeczywiście jest trudny. Czy jesteśmy gotowi tworzyć społeczeństwo wolne od uprzedzeń? Myślę, że w dzisiejszym czasie konieczna jest wręcz rozmowa na takie tematy. Głos w spotkaniu zabrali m.in. przedstawiciele suwalskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na co dzień to właśnie młodzież spotyka się bowiem z największymi objawami nietolerancji, ksenofobii i niechęci. Szanowanie innych, ich poglądów czy religii jest dla nas bardzo ważne, zapewniają uczniowie, choć sami przyznają, że z objawami niechęci spotykają się bardzo często. Młodzież jest bardzo tolerancyjna, tylko nie bardziej pokazywane są te negatywne strony niż te pozytywne. Pomaga nam w byciu tolerancyjnym na przykład wiele różnych rzeczy, na przykład takie różne spotkania, na których się mówi o tym. Jest dużo osób, którzy są nietolerancyjne w taki sposób, na przykład w szkołach ludzie po prostu są biedniejsi i nie mają warunków do tego, żeby ubierać się lepiej i zostają wyzywani, poniżani.